Rzemiosło zawsze było dla mnie odkrywaniem tego, co można stworzyć. Czuję, że w każdej osobie drzemie potencjał do kreowania unikalnych i wyjątkowych rzeczy. Kiedyś, będąc jeszcze na studiach w Cambridge, poznałem 80-letniego kaletnika, który zrobił dla mnie skórzany pasek do spodni. Zapewnił mnie, że ten pasek służyć może nawet kilka dekad. Nauczyłem się od niego rzemiosła i kontynuując tę prawie 100-letnią tradycję pracy w skórze, odkryłem, że najważniejszą wartością w każdej wymianie pomiędzy ludźmi jest zaufanie. Myślę, że dla każdego przedsiębiorcy budowanie marki na tej właśnie wartości to bardzo satysfakcjonujący proces. Rzemiosło to nie tylko praca rąk i narzędzi. Dużą rolę odgrywa tutaj praca umysłem, ponieważ to w nim rodzą się nowe pomysły i projekty, aby następnie mogły pojawić się w rzeczywistości w postaci produktów. Rzemiosło nie zakłada wielkiej skali. Jest to nieustanne myślenie o tym, jak zrobić coś lepszego i bardziej przydatnego. Znakomitym przykładem jest pasek wojskowy. One potrafiły służyć nawet przez całą wojnę i jeszcze wiele, wiele lat później. Od początku aspirujemy do tego, aby taką jakość tworzyć. Ponieważ nic tak nie daje poczucia pewności, jak wierny i solidny skórzany pasek u boku. Thank you.